Krysowianka z krwi i kości. Dziewczyna, która kresy z mlekiem matki wyssała. Ona z mojej rodziny, wioski, z Maziarni Wawrzkowej, powiat Busk. My mamy wspólne dzieje, jej tu nie może zabraknąć. Mili państwo, tu musi się pojawić gość specjalny, nie byle kto. Ino Krysia Koziarowa z domu Bielak. Prosto z Maziarni Wawrzkowy. Gorące brawa dla niej. Goj specjalny, mili państwo. Tu zaraz będzie się działo. Tu kresy. Boże, ta jej nie może zabraknąć na naszej. Zróbcie jej miejsce. Czekajcie, jest miejsce. Jest miejsce, jest. Krysiu, czekaj, ja ci wianek dam, żeby ty wyglądała tak jak my, żeby ludzie nie pomyśleli, że ty jaka inna, trędowata, o. Ludzie, patrzcie się. O, mocno, mocno. Patrzcie się, z Maziarni dziewucha. Tam skąd i moja babcia, skąd mój ród. Ona wam zaraz opowie o Maziarni. Krysiu, siadaj ty do nas. My ci tu polejemy dla odwagi. On, chodź no tu, kochani. Siadaj ty. Daj ci najlepszy mikrofon. Czysty kieliszek może być. No pogadajmy. Ludzi, no czekaj, wstańcie. Żeby nie było, że my obniżyli ciebie, czy co. Wstańci, tak, no. Dobra. To jeszcze raz witamy gościa specjalnego. Jeszcze raz ci witamy. Ta bój się Boga, Marysiu. Ta jaka ja celebryta. Jaki ja gość specjalny. Ta prosto Józka Bielaka, córka z Maziarni Wawrzkowej. Krysowiaczka ta i wsio. To już wieli. Droga Krysiu. Ale my tu mamy takich zacnych gości. Więc no. Pozwólcie, krysowiaki, że w te najważniejsze słowa zacznę. Ta bójcie się Boga, ta jesteście. Bo jeżeli nie my z Marysio i nie jeżeli nie wy, nie zadbamy o tego ducha kresowego, o tę świadomość, o te szczątki wspomnień, opowieści, to niestety za parę lat ta sala może być pusta. A więc, moi mili, ciąży na nas ogromny obowiązek, że tak powiem, za frekwencję na najbliższe lata. To prawda, my tu jesteśmy po to. Po to tu jesteśmy. My z Marysio. Tak, z Maziarni Wawrzkowej. Maziarni. Cóż ja mogę powiedzieć o kresach? Nie z kart podręczników, nie z dokumentów, nie z kart historii, ale z tych szczątków opowiadań moich dziadków, rodziców, wujków, ciotek, z tych myśli, z tej mowy kresowej. A propos tej mowy, to moi uczniowie do dziś pytają mnie, a co pani tak zaciąga? A pani z Rosji? A pani z Ukrainy? A to właśnie ta kresowa mowa wyssana z mlekiem matki. No więc tak, moi mili. Moi rodzice, zarówno ojciec, jak i matka, pochodzą ze wsi Maziarnia Wawrzkowa, ze wsi polskiej, położonej między ukraińskimi wioskami Połoniczna i Grabowa, gdzieś między Kamionką Stłumiłową a Buskiem, wśród lasów i właśnie z żywicy drzew tych lasów wytwarzano maść, która służyła potem w gospodarstwie do smarowania choćby butów czy innych narzędzi gospodarczych. A Wawrzkowa, bo wioskę tę, tyle wiem z opowiadań ojca, założył mój praprzodek Wawrzyniec Bielak. Stąd się wzięła nazwa Maziarnia Wawrzkowa. Z opowiadań ojca wiem, że chat na Maziarni było około 62-64 chaty, zaś ludzi mogło być co najmniej 120. Do ważnych osób we wsi należał wójt, mój dziadek Józef Bielak, Jaśku Święs, Marysiu, Jan mój dziadek Józef Terlecki, mój pradziadek Józef Terlecki, który był kościelnym, a potem mój dziadek Władysław Wiśliński, którego bandery zamordowali. Tak. 25 marca 1944 roku, jak w dniu pierwszych urodzin mojej mamusi, a jak babcia patrzy dziadek i mówi, babcia mówi, pali się
Władziu, pali się maziarnia. Męci już po naszym życiu. Za godzinę już nie żył. Tak. I właśnie ojciec, ilekroć zaczynał opowieść o tamtych czasach, to zaczynał od tej krwawej nocy, od tej tragedii, którą bardzo dobrze znamy. Mam nawet spisane jego notatki, chata w chatę, kto z jakiej chaty zginął. A cóż robili maziarcy? Kto był tym szczęśliwcem, miał pole, to oczywiście to pole uprawiał. No i do tych ludzi należeli mój dziadek ze strony ojca Józef Bielak, ze strony matki Jan Goguł, Święsowie i wiele, wiele jeszcze innych rodzin. O zamożności gospodarzy na maziarni świadczyło choćby to, jak pokryta była chata. I dziadek mój ze strony matki Jan Goguł miał chatę pokrytą blachą, no i to było właśnie takie bogactwo. Oprócz tego hodował konie czystej krwi arabskiej i też często w opowieściach słyszałam, jak te konie rżały, jak wierzgały. No i trzeba było je wypuścić do lasu, kiedy tę wioskę palili. Na maziarni była szkoła jednoklasowa. Nauczycielką w tej szkole była pani Lisowska, która mieszkała ze swoją siostrą Albiną i synem Romanem, którego, jak mówił ojciec, zamordowali Sowieci, kiedy wkroczyli do nas, tak opowiadał. Był też sklep, szynk, tam zapewne sprzedawał Żyd. Była też kapliczka drewniana i do tej kapliczki przewożono księdza Adamiuka z Buska. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, to nocował w chacie wójta, a często odwożono księdza, po kolei szła taka kolejka, tak jak teraz u nas, kiedy jeszcze samochodów nie było, była kolejka, kto odwozi i przywozi księdza na wioski, tak i tam było. Czekaj, z tym przywożeniem to było troszkę inaczej, bo mój najpierw kościelnym był pradziadek, Józek Terlecki woził księdza Adamiuka, tak. On chrzcił moją mamusię zresztą. Która tu jest na sali, gdzieś moja mamusia, prawda, z domu Wiśniska. Tak. A potem dziadek Władysław Wiśniński woził, zanim Bandery go zamordowali. Tu woził księdza mszę, tam i z powrotem. Tak było. Tak było. Co poza tym? No, przed Bożym Narodzeniem kościelny roznosił opłatki po chatach. Ludzie płacili przeważnie zbożem, no i jak oprzedł sobie tą maziarnię, no to parę tych worków nazbierał dla siebie. Boże Narodzenie wyglądało tak, jak tutaj pani doktor wspominała, tak jak my obchodzimy tutaj, czyli ojciec chodził po choinkę do lasu, ozdabiano ją, na samej górze był anioł, jakieś ozdoby, jakie tam mieli w domu. Pod stół nakryty lnianym obrusem, oczywiście utkanym we własnym warsztacie tkackim, pod obrusem sianko, a na podłodze leżał tak zwany dziaduch. To była taka luźno rozsypana słoma, po tej słomie tłukły się dzieci, bawiły się, to taka była radocha dla dzieci. Na święta ludzie się odwiedzali, przychodzili do siebie, kolędowali. No tak jak podobnie, jak to ma miejsce może i teraz u nas. A jak ubrani byli, jak mężczyźni byli ubrani, to mam zanotowane. Mężczyźni chodzili w koszulach, garniturach i mieli takie specyficzne spodnie pompki. W takich pompkach chodził, jak wspominał ojciec dr Barzyński, lekarz powiatowy, a nam grający tutaj i śpiewający, i wtórujący pan Marian Barzyński, to jest jego syn. Zapraszamy, pani Marianie. Też Kresowie. Ma pan pompki? Gentleman celuje rączki, jak jego ojciec też całował rączki. I nie tylko mówi. Beatka mówi, nie tylko ojciec. Nie, no, żeby tak. No w takich pantalonach. Tak, takich pompkach, tak. A tak, ludzie mi mówili, że ty masz taki sam chód jak twój ojciec, że jak ty idziesz, to tak jakby szedł świętej pamięci, twój tato. No coś zostało, ten genotyp. Genów prawda? Nie oszukasz. No więc co jeszcze? To są takie szczętki opowieści moich rodziców. To jest to, co ocalało w mojej pamięci, ale właśnie dzięki temu mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiem, gdzie są moje korzenie, że słowo kresy to nie jest pusto brzmiące dla mnie słowo.
I można by było sobie życzyć, żebyśmy my wszyscy, i my, i wy, przekazali tę świadomość, tego ducha, tę mowę, ten śpiew naszym europejskim dziś dzieciom i wnukom. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, jeżeli o to nie zadbamy, to niestety możemy się już w takim gronie nie spotykać. Panuje, jest takie, funkcjonuje takie powiedzenie, czego się nie zna, tego się nie kocha. A więc moi mili, spotykajmy się jak najczęściej, wspominajmy, opowiadajmy, przywołujmy to, co było kiedyś ważne dla naszych rodziców i dziadków. A na koniec chciałabym zaprosić was do maziarskiej chaty, bo tam, kiedy przychodzili goście, to obowiązywała taka swoista etykieta. No więc gość przychodził, witał się po chrześcijańsku, pochwalony Jezus Chrystus, a gospodarze tam z izby mówili: goście do nas, ta chodźcie, ta siadajcie. Gość się krygował, mówił: ta czeku będę siadał, ta ja pustoję. Dlaczego by dzieci stali? To siadajcie. No tak zachęcony gość usiadł. I tutaj następowała, prawda, poczęstunek. Gospodarz pytał: ta może byście co zjedli? Ta ja się najadł w domu. No w końcu gospodyni wynosiła, co tam miała. Z takich kresowych dań to zapamiętałam bundzyki. Czy wiemy, co to są bundzyki? To są takie placki kartoflane w środku z serem. Moja babcia takie robiła, świętej pamięci. Bundzyki, chłopcy, takie dania. No i tu gospodyni wynosiła te swoje, prawda, poczęstunki. W końcu chciano wiedzieć, dowiedzieć się celu tej wizyty, więc gospodarz pytał: ta po co wy tu przyszli? Gość jeszcze trzymał w niepewności i mówił: ta tak sobie. Pozwólcie, moi mili, że wstanę, żeby nie obniżyć nikomu i zapytam was, dlaczego wy tu przyszli? Ta tak sobie, posłuchać o kresach. Więc oddaję mikrofon następnym gościom i zapraszamy do wspólnej zabawy. Dobrze, gorące brawo dla naszego gościa specjalnego, kresowianka z Frikości. Krysiu, twój tato kiedy umarł? Tamtym roku czy dwa lata temu? Ile miał? 90? 91 lat pan Bielak miał. Ty mówisz o święsach. Wiesiu, zapyta mojego brata. Moja prababcia Terlecka, prawda? To ona była z domu święs. Z domu święs była. I my, Krysia, jesteśmy po kądzieli jakieś tam kuzynostwo. Ty nawet, ja ci zawsze mówię do ciebie kuzynko, nie bez przyczyny. A teraz już wiesz, dlaczego ja do ciebie... Luta, boi ci się... Mówi do mnie, to boi ci się Boga, tak. Tam można by rzec, że my, panie dyrektorze, prezesie, po kądzieli jesteśmy jedna wioska, a jeszcze nie powiedziała, że jej pra przodek założył maziarnię. Wawrzyk, mówiłaś? To ja nieuważnie słuchała, to ja już chyba naprawdę, mi już bije na dekil. Czekajcie, to tak. A jeszcze miałaś powiedzieć, jak to było? Najci? No tam może nie ma takiej okoliczności, ale to trzeba powiedzieć, ludzi. Chciałam powiedzieć, Marysiu, jak mnie tutaj wywołałaś, bo strasznie stremowana byłam i chciałam powiedzieć, ale żeby nikomu nie obniżyć, to nie powiedziałam. A chciałam powiedzieć, najci jasna krew zalała. I tego mi brakowało dzisiaj. No właśnie, najci jasna krew zalała. A ja ci odpowiem, ty się chyba nie spokutujesz. Bo jak ja coś nie tak powiedziałam, albo nie tak niegrzecznie się zachowałam, to babcia mówiła, ty się... Maryńciu, ty się nie spokutujesz. To też jest takie lwowskie, takie właśnie kresowe, mili państwo. Ty się nie spokutujesz i to najci jasna krew zalała. Także no jest wiele takich powiedzonek lwowskich, kresowych, które funkcjonują, które są przekazywane. No my to jeszcze pamiętamy z rodzinnych, ty od rodziców, ja od dziadków, prawda? I dużo by to mówić, no my z jednej wioski, jakbyśmy się spotkali, a my się, jak my się spotkamy, to my się nagadamy, prawda? No. I nie tylko tak, że oj, wiele by tu mówić, kochani. Tam nasze opowieści, tu w książce doktor Arkadiusza Szymczyny i Katarzyny Maler i w kalendarzach głupczyckich ksiądz biskup Adamio Kresy, moja rodzina, napisałam taką opowieść i tam gdzieś, i w tej monografii naszych głupczyckich doktorów, historyków jest ta opowieść. Także ja tam takie rzeczy i o Banderach i inne sprawy też dramatyczne. My Kresy mamy we krwi, mili państwo.
To ty teraz będziesz z nami biesiadować. Danaj ci, wypij, bo ci jasna. Krew zalei. A teraz wznieśmy to za naszego gościa. Polej ci tutaj wszyscy. Mieciu, ta nie bądź jak na tureckim kazaniu, tylko bierz sprawę w swoje ręce, ludzi. No. A ty teraz będziesz z nami świętować, biesiadować. Czekajcie, bo gdzie my jesteśmy? My. Czekajcie, a! Jesiu, to teraz ty zaśpiewaj, a w naszych głupczycach. Marianku, poczekaj, niech on sobie pulpit weźmie, niech się przygotuje, niech to ma ręce i nogi. Ja muszę tego wszystkiego pilnować, żeby to się nie rozbrykało. Jeszcze mu zaśpiewać wstęp, żeby on wiedział, kiedy ma wejść. Jak nie tak, żeby cię obniżyć, tylko żeby, wiesz, miało to sens. Krysiu, danaj ci, śpiewaj z nami. Dziękuję, Jesiu. I już! A w naszych głupczycach taki zwyczaj bywa, taki zwyczaj bywa, że samego rana, że samego rana kapela przygrywa. I wszyscy! Że samego rana, że samego rana kapela przygrywa. Te nasze chłopaki, to fajne chłopaki. Chciałeś powiedzieć dziewczyny, nie? To fajne chłopaki. Grają i śpiewają, grają i śpiewają, panny podrywają. Grają i śpiewają, grają i śpiewają, panny podrywają. A w naszej kapeli są fajne dziewczyny. Są fajne dziewczyny. Śpiewają, tańcują, śpiewają, tańcują, chłopców bajerują. Śpiewają, tańcują, śpiewają, tańcują, chłopców bajerują. A nasz organista to kawał byka jest. Hycla! To kawał hycla jest. Byk może też. Czemu pod kocharką goni za kelnerką, żeby dała pyska? Goni za kucharką, goni za kelnerką, żeby dała pyska. Kto tutaj przegrywa, wy państwo już wiecie. Wy państwo już wiecie. To zespół głupczycki, to zespół głupczycki na kresową nutę. To zespół głupczycki, to zespół głupczycki na kresową nutę. Daj oj, to siadaj. Wiesławie Staszewski, siadaj. Człowieku, co tu teraz będzie się działo? A teraz mamy trochę czasu. A to, zaraz, to nie tak bardzo, bo ja teraz mam jakiś wiersz powiedzieć. Tamten czas. Mówisz, Krysiu, że tamten czas był uśmiechem Boga, że nie ma takiej rzeki i łąki jak w Maziarni, że teraz nie znaczą chleba znakiem krzyża, a poranki nie budzą się w godzinkach. Mówisz. Witku, mówisz, że bezpowrotnie minęła lwowska fala, a świat już się nie cieszy jak Szczepku i Tońku, że telewizja nie zastąpi piosenki Skowronka i słowa płyną cierpkie jak zdziczałe jabłka. To nieprawda, przyjaciele, że tamten czas umarł, że zgasł jak oddech ojca Benantego, jak oczy ojca Maksymiliana. On wciąż nas wypełnia, wciąż oddycha. Modli się w sutannach twoich wnuków, zakwita w moich wierszach. Śpiewać i grać, bo my się już tu nudzimy. Już, już, no, już, cierpliwości, dziś, bo ja chwila uważności, już śpiewamy. Zabłąkała.
schowam się w zieloną ciszę. Jak widać, kos mnie kiedyś weźmie, dobrze wiem. Niebo się nad nami zakołysze, ziemia nas otuli białym bzem. Dopóki wiosna trwa, tak długo ty i ja pójdziemy razem po żywot i pól. Jak długo szumi las, a serce bije w nas, zapomnij o tym, że przemija czas. Laj, 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 laj. Przemija czas. Patrzysz w okno od samego rana, jakbyś widział w oknie Bóg wie co. A tam przecież tylko na kasztanach najświetniejsze krople deszczu pną. Dopóki jesień trwa, tak długo ty i ja pójdziemy razem po szybki pól. Jak długo szumi las, tak długo płynie czas, zapomnij o tym, że przemija czas. Laj, 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 laj. Jak długo mija czas, tak serce bije w nas, zapomnij o tym, że przemija czas. Patrzysz w okno samego rana, pierwszy śnieg na nasze drzewo spadł. Tam było tyle kalendarzy, jeśli jeszcze tyle będzie lat. Dopóki życie trwa, tak długo ty i ja będziemy razem pośród łąk i pól. Jak długo żyje czas, tak serce bije w nas, zapomnij o tym, że przemija czas. Laj, 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 laj. Serce w nas, tak bije mocno w nas, zapomnij o tym, że przemija czas. Laj, 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 laj. Jak długo szumi las, a serce bije w nas, zapomnij o tym, że przemija czas. Życi Polaków z miast i usiedli. Na ziemiach wschodnich rozsianych, z Ląg nad Wilejko, z Borów Podolia, z Wolynia pól buraczanych, cierniem nie różo było usłane. W upływającym stuleciu los w czasie wojny II światowej nie szczędził krysowych dzieci. Piotrka z Nieśpierza, Juśka ze Lwowa, z Wilna Teresy i Ziutka, z Grodna Grażynki, Antosia z Brzyścia, Maniusia spod Nowogródka. Wdarli się do nich nocą żołdacy na krzywdę i na ból ślepi i wysiedlili wraz z rodzinami w Sybiru lasy i stepy. A tam na Sybirze nędza katorga, śmiertelny mróz i zawieje. Nagle amnestia, Sikorski, Anders. Ożyły w rękach, w sercach nadziei. Piotrkom z Nieświeża, Juśkom z Lwowa, z Wilna Tereską i Ziutką, z Grodna Grażynką, Antosią z Brześcia, spod Nowogródka Maniutką. Z tajg syberyjskich, z kazachskich stepów, z Grodnego Uzbekistanu dotarły cudem dzieci szkielety do gościnnego Iranu. Generał Anders w polskich osiedlach w Afryce, w Indiach, w Australii stworzył im szansy, by wiary w Boga i w ludzi znów odzyskali. Piotrek z Nieświeża, Juśku z Lwowa, z Wilna Tereska i Ziutek, Grażynka z Grodna i z Brześcia Antość, spod Nowogródka Maniutek. Dziś pół wieku po całym świecie rozsiani z dola od kraju. Do tamtych przeżyć kresowe dzieci myślami często wracają. A że po roku któreś z ich grona
przekracza smugę cienia, niech chociaż imiona uchroni od zapomnienia. Piotrka z Nieśpierza, Juśka ze Lwowa, z Wilna Teresy i Ziutka, z Grodna Grażynki, Antosia z Brześcia, Maniusia spod Nowogródka. Zdrowie Ziutka i Antosia. Pamiętaj ty, Sytońku, powiedz szybciu, powiedz co? To się tobie przyda, bo pamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęści, o! Kto ma forcy, temu zdaje się, że on król. Żyje i pije i przedstawia syn każdy przed nim nul. A gdy nagli forsa skończy się, kończy się cały bal. Stęka kwęka i zostaje mu po tej posi żal. A my dwa obacaj, nie mamy nic i mamy raj. Nie masz co, jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. No i bez świat gulamy sobie tak razem obac maj. Szybciu, powiedz co? To się tobie przyda, bo pamiętaj, że nie bida. Pieniądz to nieszczęściło. Kto ma porcy, ten kulegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma. Jest kochany, żyją, pił z nim, gdzie się tylko da. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy wisza się na nim psy. Nikt go nie zna, nikt nie kocha go, to nie to, co my. A my dwa obacaj, bo takich nie ma cały kraj. My nie żyło, ho, ho, tak, tak innych sto. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ale zawsze, wszędzie ty i ja razem obacaj. Siadajcie, nie stójcie. Od Stryjskiego Parku, hen aż po Grudeckie, płynie wspomnień siwa mgła. Przypomina miasto pokochane dzieckiem, które ciągle w sercu trwa. No i co ja zrobię, że znów musi człowiek wracać do swych młodych dni? Kiedy na jednego gdzieś hulał z kolegą, każdy baciar przecież wi. Na wesołej lwowskiej pali szczepku z Tońkiem bałakali, że u ciotki pańciuchowej mleko jest od wściekłej krowy. Przy bufecie na harmonii baciar polkę rżnie jak z nut, a kobity w całym świecie nie ma takich, joj, sam miód. Z wysokiego zamku aż na pochulankę, nawet mniej niż 5 minut, do Karolci swej człowiek gnał na randkę, gdy miał na Karolkę chęć. A jak się znudziło zabawianie w miłość, to rzuciałeś babę precz i na swoje zdrowie musiał wypić człowiek. Zdrowie – bardzo ważna rzecz. Jak pić chciałem do wiwatu, piłem likier baczewskiego i w ogóle za złotówkę byłem królem. To człowieku, to ćwierć wieku przeszło, znikło. Szkoda słów. I co z tego dnia pewnego, to się może wrócić znów. Od Zamarszczynowa aż do Kleparowa jeszcze echo krąży gdzieś. Jakaś średniowieczna czy renesansowa snuje się lechicka pieśń. W myślach mijasz stary bernardyński kościół, słychać legionowy śpiew. Może w dzień zaduszny
znicz zapalasz pośród wiernych łyczakowskich drzew. Tam, gdzie lwowskie śpią orlęta, milcząc epopeję swą, przeszłość żywa wciąż pamięta, przeszłość zawsze ma nadzieję. Wiek nam głowy już pobielił, wkrótce pewnie zbraknie nas. Gród, co center był fidelis, trwa jak zawsze, bo ma czas. Pewnego poranka stoję, stoję w ogrodzie. Pewnego poranka patrzę na ten świat cały, na te niebieskie migdały. O, jakie piękne są te nasze dziewczyny. Są te nasze dziewczęta. Stoję, stoję w ogrodzie pewnego południa. Stoję, stoję w ogrodzie pewnego południa. Idzie dziewczę figlarne, jakie oczy ma czarne. O, są jej czarne oczęta. Idzie dziewczę figlarne, jakie oczy ma czarne. O, jakie piękne są jej czarne oczęta. Stoję, stoję w ogrodzie pewnego wieczora. Stoję w ogrodzie pewnego wieczora. Słyszę śpiewy wesołe, echo niesie dookoła. O, jaka piękna jest ta nasza piosenka. Słyszę śpiewy wesołe, echo niesie dookoła. Jest ta nasza piosenka. Wszyscy razem. Tańcz, tańcz, moja miła, tańcz, gdy muzyka gra. Tańcz, tańcz, moja miła, tańcz, gdy muzyka gra. Bo ja śpiewam dziś na ciebie, żebyś czuła się jak w niebie. To czuła się jak w niebie, to jest melodia, która rozwesela.